Czy da się zarobić handlując przy pomocy wskaźnika Ichimoku? Cóż, by to sprawdzić, użyliśmy najprostszej, najbardziej znanej strategii i przetestowaliśmy ją na 100 przykładach. A wyniki, myślę, że was mocno zaskoczą. Ale zacznijmy od początku. Jeśli nie wiesz, czym jest Ichimoku i jak go interpretować na wykresie, obejrzyj nasz film dedykowany temu wskaźnikowi. Link znajdziesz w opisie lub na końcu filmu. Zacznijmy więc od omawiania zasad tej strategii. Pierwszym z nich jest to, aby cena znajdowała się poniżej lub powyżej chmury Kumo. Jeżeli cena znajduje się poniżej chmury Kumo, wtedy bierzemy pod uwagę tylko wejście w pozycję krótką, a jeśli cena znajduje się powyżej chmury Kumo, wtedy bierzemy pod uwagę jedynie wejście w pozycję długą. Kolejnym warunkiem jest przecięcie linii bazowej przez linię konwersji w kierunku trendu. Linia konwersji w Trading View zaznaczona jest kolorem niebieskim, linia bazowa zaznaczona jest kolorem czerwonym w MetaTraderze. Nazewnictwo jest klasyczne i mówimy tu o przecięciu linii Kijunsen przez linię Tenkan-sen. I teraz jeżeli mówimy o pozycji krótkiej, linia konwersji musi przeciąć linię bazową od góry do dołu, natomiast gdy szukamy wejścia w pozycję długą, linia konwersji musi przeciąć linię bazową od dołu do góry. Tak więc zacznijmy od omawiania konkretnych przykładów. Tutaj mamy przykład wejścia w shorta, ponieważ widzimy, że cena znajduje się poniżej chmury Kumo i linia konwersji przecięła linię bazową od góry do dołu. Tak więc zaznaczmy wejście w pozycję krótką oraz poszukajmy miejsca na stop lossa. W tym momencie widzimy, że linia konwersji przecięła linię bazową i stop lossa szukamy na ostatnim swingu. Jeżeli chodzi o stosunek ryzyka do zysku, standardowo ustalamy na 1,5:1. I jak widzimy w tym konkretnym przypadku, ten trade okazał się zyskowny. Sprawdźmy teraz przykład wejścia w longa. I w tym przypadku widzimy, iż cena znajduje się powyżej chmury Kumo, a linia konwersji przecięła linię bazową od dołu do góry. Tak więc zaznaczmy wejście w pozycję. Widzimy, że na zamknięciu tej świecy przecięcie zostało potwierdzone, tak więc ponownie stop loss ustalamy poniżej najbliższego swingu i stosunek ryzyka do zysku 1:1. I ponownie widzimy, że ten przykład również okazał się zyskowny. Jedyne usprawnienie, jakie dodałem do tej strategii, to użycie linii wsparć i oporów z jednego prostego względu, ponieważ bardzo często się zdarza, że na linii wsparcia i oporów cena potrafi zawrócić, zmienić kierunek i rozpocząć nowy trend, więc dzięki temu chciałem mieć okazję na szybsze wejście w rynek i w tych momentach jedynie zwracałem uwagę na przecięcie się linii w odpowiednim kierunku. A oto co miałem na myśli, gdy cena zbliża się do wsparcia, tak jak w tym przypadku, czekam na potwierdzenie, iż cena zmienia kierunek, czyli w tym momencie czekam na przecięcie linii bazowej przez linię konwersji w odwrotnym kierunku do poprzedniego trendu. Jednym słowem, liczę na odwrócenie się trendu, więc w tym momencie widzimy, że linia konwersji przecięła linię bazową od dołu do góry, sugerując nam, że cena zawróci w tym momencie, odbijając się od tego wsparcia. Więc zaznaczamy wejście w pozycję. Na zamknięciu tej zielonej świecy lub otwarciu tej czerwonej ewidentnie widać, że linia konwersji przecięła linię bazową. Więc ponownie zaznaczamy nasz stop loss poniżej ostatniego swingu i ustalamy 1,5:1 ryzyko do zysku. Tak więc sprawdźmy, jak to wyglądało w tym momencie. I widzimy, że cena osiągnęła nasz take profit. Więc to był jedyny powód, dla którego używam wsparć i oporów i jedyny moment, w którym ignoruję chmurę Kumo. Tak więc najciekawsze, przejdźmy teraz do statystyk po dokonanym backteście. A więc zacznijmy od okresu, jaki został zbadany. I mianowicie rozpoczęliśmy w październiku 2019, a koniec nastąpił w grudniu 2020, tak więc okres pandemii był zawarty w tym backteście i co ciekawe, największy zysk został osiągnięty w tym okresie pod względem pipsów. Testowana para walutowa to dolar amerykański z dolarem kanadyjskim, czyli USD/CAD, timeframe M30 i jeśli chodzi o zyskowne transakcje, było ich aż 60, czyli 60% skuteczności. Zyskowność oczywiście liczona bez procentu składanego wyniosła 50%, czyli zwykła kalkulacja 60% zyskownych transakcji, czyli 60 razy 1,5 minus 40. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o strategię z Ichimoku. Teraz już przynajmniej wiemy, że warto ją stosować. A jeśli jesteś ciekaw, jakie jeszcze sygnały generuje Ichimoku, sprawdź ten film.